Cześć moi drodzy, witam was w kolejnym filmie na moim kanale, a dzisiaj chciałem pomówić troszeczkę w tym vlogu na temat zmian na kanale w 2018 roku. Mamy początek roku 2018, więc postanowiłem również taki vlog o zmianach, o tym co się zmieni, co zamierzam wprowadzić, a co zostanie, postanowiłem nagrać. Wiele miałem postanowień w poprzednim roku, w roku 2017, dużo z nich też nie wypaliło, dlatego że, no nie wiem, jakoś brakowało mi takiego samozaparcia i jakoś nie wychodziło z braku czasu. A teraz mimo braku czasu nawet, który pewnie też będzie bywało tak, że nie będę go miał, to postaram się ten plan, który tutaj dzisiaj wam o nim powiem, postaram się zrealizować. Pierwszą rzeczą, o której chciałem powiedzieć, jest to na pewno przemiana, to o czym już mówiłem w jednym z odcinków ZTS-a, jest to przemiana kanału na bardziej technologiczny. Czyli tutaj mam na myśli więcej poradników komputerowych, jakichś nowinek technicznych, bardziej będziemy próbować iść w tym kierunku. Oczywiście materiały gameplayowe też zostaną, postanowiłem z nich nie rezygnować, pomimo bardzo niskiej liczby wyświetleń, ale postanowiłem też, że będę na kanale robił to, co lubię robić, a nie. Oczywiście będę się również pod was podstosowywał, ale będę również pokazywał to moją pasję, czyli gry i informatykę właśnie głównie. Czyli pierwsza zmiana to będzie przekształcenie kanału w kanał bardziej technologiczny, czyli tam nie wiem, mówię, jakichś więcej poradników komputerowych, ze składania czegokolwiek, recenzji słuchawek, klawiatur, recenzji nawet gier czasami. Druga zmiana będzie to więcej, moi drodzy, więcej vlogów. Czyli na przykład mam tutaj na myśli z takich z dnia zwykłego, codziennego, czy też recenzji seriali jakichś, na przykład z Netflixa, bo teraz zacząłem oglądać seriale z Netflixa. Pierwszym serialem, jaki obejrzałem, był to Punisher. Teraz oglądam Daredevila, także nie będę sporo takich seriali też oglądał, więc postaram się nagrywać również recenzje, czy też, no nie wiem, czy coś podobnego, vlogi z mojego życia o tym, co normalnie mi się w jakimś dniu przydarzyło, czy po prostu z wami pogadać. Coś takiego typowo radiowego mam tutaj na myśli. No, postaram się coś takiego zrealizować. Czy mi to wszystko wyjdzie? Nie wiem. Trzecia zmiana, o której nie wiem, czy mówiłem, chyba nie mówiłem. Będzie to na pewno to, że zechcę przynajmniej trzy serie na rok, tutaj jak mi się uda więcej, to się będę cieszył. Trzy serie zrealizować w takim sensie, że przejść gry od początku do końca. Mam kilka nieprzejdzionych gier, na przykład takich jak na przykład zapomniałem tytułu nawet, ale bardzo fajna gierka, mam ją. I na przykład Far Cry 3, Far Cry 4 mam. O, przypomniałem sobie, Lost Planet 3 też mi wygląda na fajną gierkę. Mam, była razem z Zwiększonym, więc też myślę, że przejdę także trzy serie minimum na ten rok. Chciałbym takie trzy pełne serie zrobić, nie mam na więcej czasu. A jeśli by mi się udało zrealizować, nie wiem. Gdybym zakupił powiedzmy tam Battlefielda 1, to multiplayera oczywiście bym pokazywał. Czy też nie wiem, Need for Speeda Paybacka, ja bardzo uwielbiam Need for Speedy, więc też bym chciał sobie takiego Need for Speeda przejść i chciałbym, mówię, grę przejść tak od początku do końca wam pokazać jakieś gry. Na pewno będą materiały z GTA 5 online, postaram sobie jakąś ekipę zgarnąć z jakichś Discordów na przykład czy z czegoś. Postaram sobie na Discordzie jakimś czy gdzieś ekipę zgarnąć, a może kiedyś Damianowi z Igorem się uda, więc materiały będą się pojawiać. Niebawem również nagram materiał z GTA Online, taki ogólny na razie wprowadzający na moim kanale.
Będą się pojawiać materiały z GTA 5 trybu fabularnego, no nie po kolei, ale będą się pojawiać tak wybiórczo, że tak powiem. No i głównie to są właśnie te trzy zmiany, które chciałem wprowadzić na kanale. Także mówię, będzie zmiana, przemiana kanału na bardziej technologiczny. Będą gameplaye. I trzecia rzecz, o jakiej mówimy, to vlogi, więc vlogów też staram się więcej nagrywać. Nie wiem, jak ja te pogodzę w czasie ze szkołą, z życiem codziennym, ale postaram się przynajmniej, żeby dwa materiały w tygodniu się pojawiały w soboty i niedzielę, czy piątki, soboty, niedzielę. Nie wiem, jak ja to pogodzę, czasami mi się nie chce nagrywać, czasami w ogóle nie podchodzę do komputera, ale postaram się jakoś zmobilizować i te materiały dla was realizować, nagrywać je na zapas. Nie wiem, coś wymyślę. No i cóż, moi drodzy, to taki krótki vlog o tym, co na kanale się będzie pojawiać. Także mówię, trzy serie na rok zamierzam zrobić i je zrealizować, bo próbowałem wcześniej robić serię, ale to zawsze nie wychodziło, bo co zacząłem, to zaraz skończyłem. Oczywiście Eurotrack, American Truck Simulator, CSGO, czasu do czasu będzie się pojawiać, także to co jest, to zostaje. Tak wybiórczo będzie się pojawiać, ale serię taką stałą z jakiejś gry z trybem fabularnym chciałbym prowadzić. Nie jestem żadnym progamerem, nie umiem dobrze grać, wy dobrze też o tym wiecie, ale gry to moja pasja, więc chciałbym dla was coś takiego realizować. No i cóż, moi drodzy. W tym krótkim vlogu to by było na tyle. Piszcie, co byście chcieli zobaczyć w tym roku również na moim kanale lub co bym, żebym w nim zmienił. Ja będę brał te wasze propozycje czy też sugestie pod uwagę. I cóż, do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Na razie, cześć.